właśnie ewakuacja dworca centralnego. Domniemany sprawca zeszłotygodniowego zamachu w Barcelonie został zastrzelony. Aż 55 tysięcy osób mogła dotknąć dzika reprywatyzacja w stolicy. 50 tysięcy, czyli że Ewa nawet Wasążnik, zapraszam. W związku z ewakuacją dworca centralnego w Warszawie część pociągów została wstrzymana na trasie, część będzie kierowana przez Warszawę Śródmieście, poinformowała Joanna Kubiak z zespołu prasowego Polskich Linii Kolejowych. W związku ze znalezieniem podejrzanego pakunku po południu ewakuowano podróżnych z dworca. Około godziny 16.30 otrzymaliśmy informację o podejrzanym pakunku na dworcu centralnym w Warszawie. Pakunek znajdował się na górnej kondygnacji pod schodami. Obecnie pirotechnicy policyjni prowadzą działania. Ewakuowany został cały dworzec, zabezpieczony został także teren przyległy, czyli Aleje Jerozolimskie od ulicy Marszałkowskiej do Jana Pawła, powiedziała Ewa Sitkiewicz z sekcji prasowej Komendy Stołecznej Policji. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Na miejscu jest specjalny robot pirotechniczny. Hiszpańska policja potwierdziła, że domniemany sprawca zeszłotygodniowego zamachu w Barcelonie, Younes Abu Yaqub, został zastrzelony podczas operacji policyjnej w miejscowości Subirats na zachód od Barcelony. Potwierdzamy, że osoba zastrzelona w Subirats to Younes Abu Yaqub, sprawca zamachu terrorystycznego w Barcelonie, oskarżony o zabicie 14 z 15 ofiar zeszłotygodniowych zamachów w Katalonii, podała na Twitterze katalońska policja. Oprócz służb cywilnych coraz częściej skutki nawałnic pomagają usuwać żołnierze. Armia wzywana jest do pomocy przez MON. Dzieje się tak na wniosek wojewodów, poinformował wiceszef resortu obrony narodowej Michał Dworczyk. Mundurowi pomagają przy usuwaniu skutków nawałnic na Pomorzu oraz na Kujawach. Od świtu w terenie działa 400 żołnierzy i strażaków wojskowych, a także 222 jednostki sprzętu. Liczba gmin, do których wysłane jest wsparcie wojska, stale rośnie, podkreśla wiceszef MON Michał Dworczyk. Samorządowcy zgłaszają się do nas w różnej formie, natomiast my działamy na każde wystąpienie wojewodów, a było już ich chyba ponad 10 łącznie. Dzisiaj jeszcze dwa zostały, kolejne takie wnioski pozytywnie zaopiniowane i siły zostały uruchomione. Wiceminister dodaje, że mundurowi wspierają ludność cywilną, między innymi udrażniając drogi lokalne, przywracając dostęp do energii czy organizując zaopatrzenie. Sprzętem gąsienicowym, ciężkimi transporterami, amfibiami, tymi niezbędnymi maszynami, które są potrzebne, aby usuwać dramatyczne skutki nawałnicy. W odwodzie do ewentualnej dalszej pomocy MON wyznaczył także 34 żołnierzy żandarmerii wojskowej oraz 19 pojazdów wojskowych. Fedusia, Polskie Radio. Według najnowszych wyliczeń Stowarzyszenia Miasto jest Nasze, aż 55 tysięcy osób mogło zostać pokrzywdzonych przez dziką reprywatyzację w stolicy. Chodzi o lokatorów i prawowitych właścicieli nieruchomości. Stowarzyszenie Miasto jest Nasze najnowszą liczbę poszkodowanych przez dziką reprywatyzację ustaliło na podstawie danych meldunkowych. Dotyczą one okresu od 1990 do 2017 roku. Według prezesa Stowarzyszenia Miasto jest Nasze, poszkodowanych przez dziką reprywatyzację jest więcej niż mieszkańców dzielnicy Żoliborz. Najnowsze dane to odpowiedź Stowarzyszenia na ubiegłotygodniową wypowiedź wiceprezydenta stolicy Michała Olszewskiego, który poinformował, że w ciągu ostatnich 9 lat reprywatyzacja dotknęła zaledwie 10 tysięcy mieszkańców stolicy. Według wyliczeń Stowarzyszenia Miasto jest Nasze, najwięcej poszkodowanych przez dziką reprywatyzację było w Śródmieściu. Chodzi o prawie 16 tysięcy osób. W Warszawie odbyły się uroczystości związane z 73. rocznicą zdobycia przez powstańców warszawskich wieżowca Pasta. Wziął w nich udział m.in. Stanisław Brzosko, dowódca 2. Kompanii Batalionu Kilimiński, który zdobył wieżowiec. Wyjaśnił, że powstańcy przeprowadzili w sumie 6 szturmów. Pasta została oblana mieszanką parną i potem strzałem z piata została zapalona. Dlatego, że wiatr to nie był w stanie przebić się tutaj, bo to były pociski przeciwpancerne, to trzeba było urządzić. Bez wykurzenia ich ogniem to nie było szans. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk powiedział, że Pasta była strategicznym punktem w stolicy, ale jej zdobycie miało także wymiar symboliczny.
Pasta przez to, że dominowała nad miastem, to wywieszona nad nią biało-czerwona flaga, widoczna w każdym punkcie właściwie stolicy, dawała siły, dawała moc, dawała zachętę do dalszej walki. Można powiedzieć, chyba bez cienia przesady, że Pasta to było takie warszawskie Monte Cassino, że tak jak na gruzach klasztoru Monte Cassino, gdy załopotał proporzec biało-czerwony, Polacy uwierzyli, że nie ma rzeczy niemożliwych, że trzeba bić się o niepodległość. Budynek Pasty został utrzymany przez Polaków do końca powstania warszawskiego. W 2003 roku na dachu wieżowca ustawiono kilkumetrową kotwicę, znak Polski walczącej. Czas na prognozę pogody. Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, przelotne deszcze. Miejscami, zwłaszcza w północno-wschodniej połowie kraju, również burze. Temperatura maksymalna od 17 do 21 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany, porywisty. Salon wesoła. Podczas burzy wiatr w porywach do 65 km na godzinę. Wieczorem i w nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Nad ranem gdzieniegdzie rozpogodzenia, miejscami zanikający przelotny deszcz. Na wschodnim wybrzeżu i na północnym wschodzie początkowo możliwe również burze. Temperatura minimalna od 8 do 12 stopni na wybrzeżu, od 12 do 14. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po godzinie 19. Polskie Radio 24 przy mikrofonie Maria Furdyna. Dobry wieczór Państwu. A w tej godzinie na naszej antenie kwadrans po godzinie 19. Kulisy spraw. Gościem Jerzego Jakowicza będzie Maciej Marosz, dziennikarz śledczy Gazety Polskiej Codziennie. Tematem rozmów sądy i rola sędziów. Po 19.30 świat w powiększeniu. Dziś dwa tematy o stosunkach niemiecko-tureckich. Po tym jak kanclerz Angela Merkel zarzuciła Turcji wykorzystywanie Interpolu do celów politycznych, po tym jak pochodzący z Turcji niemiecki pisarz zatrzymany podczas urlopu w Hiszpanii na prośbę władz w Ankarze został w niedzielę zwolniony z aresztu, prezydent Turcji Recep Erdoğan w bardzo mocnych słowach skrytykował szefa niemieckiej dyplomacji Sigmara Gabriela. Czy stosunki niemiecko-tureckie mogą być jeszcze gorsze? Drugim tematem w świecie powiększeniu będzie sytuacja na Półwyspie Koreańskim. Korea Północna zagroziła bezwzględnym uderzeniem w odpowiedzi na manewry wojsk USA i Korei Południowej, które się dziś rozpoczęły. Pjongjang nazwał je ryzykanckim zachowaniem, mogącym spowodować wojnę nuklearną. Te tematy w świecie Salon wesoła. O godzinie 19.30. Najnowsze informacje. Tak, rzeczywiście. Barcelona. Te informacje, które były przez wiele minut informacjami niepotwierdzonymi, niepewnymi, ale wiemy już to, co najważniejsze, jeśli chodzi o śledztwo czy poszukiwanie sprawców tego zamachu, mianowicie główny sprawca rzeczywiście nie żyje. Mniej więcej około 16.30 doszło do strzelaniny Salon w mieście oddalonym stąd. Czyli, proszę Państwa, wywalono z domu 50 tysięcy ludzi. To jest miasteczko, małe miasteczko w prowincji o tej samej nazwie, w którym to miasteczko jedna z mieszkanek zaalarmowała policję, że być może właśnie w tamtym miejscu jest mężczyzna podobny do Inesa Abu Jakuba, 22-latka, który, przypomnę, jest... czy też był Hiszpanem. Salon wesoła. No i ta Renatka w końcu wypieprzyła wszystkich tego Bodzia i tych wszystkich. Renatka wypieprzyła, bo już miała dosyć. I z mężem sobie mieszkają spokojnie. Wilczurek, piesek, mam nadzieję, że jeszcze nie zdechną. No i po co jej tam przyjmować gości takich, co tylko pierdzą. Nie wiadomo było, czy te materiały nie eksplodują, w związku z tym policjanci zdalnie przeszukali takiego robota, który wysłali do ciała tego mężczyzny. Ten robot przeszukał zwłoki tego mężczyzny i po tym przeszukaniu okazało się, że ten pas szachida był fałszywy. Dopiero wtedy można było przystąpić do identyfikacji ciała tego mężczyzny i okazało się, i policja potwierdziła to mniej więcej godzinę temu, że jest to właśnie poszukiwany przez całą hiszpańską, ale też europejską policję Younes Abu Yaqub, ten człowiek, który kierował zamachem dokonał zamachu na rampie w Barcelonie. Dodajmy jeszcze, że dzisiaj przed południem policja podała nowe szczegóły dotyczące tego, jak to wszystko wyglądało w tym zamachu, mianowicie kiedy ta ciężarówka z mężczyzną po przejechaniu 20
250 metrów mniej więcej się zatrzymała. Ten człowiek wysiadł z tej ciężarówki, uciekł z miejsca zdarzenia. Uciekał z tego, co było widać na zdjęciach z kamer monitoringu, przez market Lavokeria, przez market, który był bardzo oblężony przez turystów, zawsze jest właśnie przy Rambli. Pieszo dotarł na obrzeże Barcelony, tam zasztyletował Hiszpana, 34-letniego właściciela jego samochodu, i ten samochód ukradł, i tym samochodem się przemieszczał. To, co też wiemy, to wiemy, że ta wykonała ten zamach w Barcelonie i Cambrin liczyła w sumie co najmniej 12 osób i jej mózgiem był zradykalizowany imam 45-letni imam z Policja stwierdziła też, że zwłoki tego imama znaleziono w domu, w którym na dzień przed zamachem doszło do eksplozji gazu. Przypomnę, ta eksplozja sprawiła, że zamachowcy zmienili swój plan. Najpierw chcieli uderzyć właśnie za pomocą butli z gazem i przygotowano 120, co najmniej 120 kanistrów z gazem. Kiedy to się nie udało, kiedy gaz wybuchł, postanowił zmienić taktykę właśnie na furgonetkę. A te wszystkie informacje zebrał dla Państwa specjalny wysłannik Polskiego Radia w Barcelonie, Wojciech Cegielski. I zmieniamy temat. Ministerstwo Finansów chce uruchomić wydział, którego pracownicy będą sprawdzać transakcje elektroniczne pod kątem wyłudzeń podatkowych. Nowe rozwiązanie to koszt 90 milionów złotych w ciągu pierwszych 10 lat, ale resort szacuje, że przez te 10 lat w czasie dochody przekroczą 47 miliardów złotych. Kinga Kwiecień. Konta i przelewy bankowe firm pod lupą fiskusa. 40 pracowników 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Będzie analizować dane przesyłane przez banki i skoki i tym samym szukać śladów przestępstw podatkowych. Takie rozwiązanie zakłada projekt ustawy, która ma przeciwdziałać wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, mówi rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów Łukasz Świerżewski. Utworzenie takiego zespołu, budowanie zespołu, który będzie na co dzień analizował, jeżeli są, pojawiają się jakieś niepokojące sygnały, niepokojące transakcje, niepokojące schematy przepływów środków finansowych. Będą one rzeczywiście w rytmie ciągłym przez tutaj wyspecjalizowane zespoły analizowane. Jak to ma działać? Projekt ustawy zakłada, że banki i skoki będą przekazywać dane dotyczące rachunków bankowych i transakcji elektronicznych do Izby Rozliczeniowej oraz Krajowej Administracji Skarbowej za pomocą specjalnego systemu teleinformatycznego STIR, dodaje Świerżewski. Jeżeli jest coś podejrzanego, sygnał o tym przekazywany jest do Krajowej Administracji Skarbowej, ta weryfikuje takie informacje i wtedy jest w stanie rzeczywiście ukierunkować te swoje działania kontrolne precyzyjnie, tak żeby nie dochodziło do nadużyć, a w sytuacji bardzo kojącej, w sytuacji, kiedy widać, że rzeczywiście można stąd na przykład transfer środków z przestępstwa poza granicę Polski. Takie środki są wówczas nie do odzyskania, albo bardzo trudne do odzyskania, może dojść również do przeciwdziałania takiemu działaniu. Podejrzane konta będą blokowane na żądanie szefa Krajowej Administracji Skarbowej, czyli wiceministra finansów. Resort szacuje, że rocznie może być blokowanych prawie 5 tysięcy rachunków bankowych przedsiębiorców. Projekt ministerstwa komentuje ekonomista Andrzej Sadowski z Centrum Adama Smitha. Jeżeli rząd naprawdę chce zmienić sytuację, powinien radykalnie system uprościć i zmienić. W ten sposób przestępcy nie będą mogli tak łatwo się poruszać jak do tej pory. Analiza przepływów finansowych niewiele da, bo wszystko dzieje się w ramach bardzo skomplikowanego systemu. Wystarczy przypomnieć, że Stany Zjednoczone dysponują jednym z najlepszych systemów podsłuchowych na świecie, a mimo to okazuje się, że nie bardzo przyczynia się on do wykrywania najgroźniejszych przestępstw związanych z terroryzmem. Stąd pokładanie nadziei, że grupa, nawet spora, będzie w stanie przeanalizować miliony transakcji w ten sposób, wyłapać przestępców w morzu tego skomplikowanego systemu, jest nadzieją chyba zbyt daleko pokładaną w umiejętności systemu takiego właśnie informatycznego, a brak jest jakiejkolwiek refleksji, że to właśnie naturalne uproszczenie systemu spowoduje oddzielenie przestępców od uczciwych przedsiębiorców, gdzie na zasadzie zero-jedynkowej, jak i w systemie informatycznym, będzie wiadomo z góry, czy są podatek został zapłacony, czy nie, i gdzie jest granica dla popełnienia przestępstwa. W skomplikowanym systemie dzisiaj każdy może być przestępcą.
skoro jest tak wiele interpretacji tego samego zdarzenia. Ministerstwo Finansów spodziewa się, że nowe regulacje zaowocują około 5000 takich blokad rocznie. Obecnie na podstawie zawiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej jest ich co roku około 300. Ustawa ma wejść w życie z początkiem przyszłego roku. Łącznie wydatki związane z wejściem w życie nowych rozwiązań to po stronie państwa ponad 90 milionów złotych w ciągu 10 lat. Z kolei dochody do budżetu państwa mają przekroczyć 47 miliardów złotych. Kinga Kwiecień, Polskie Radio 24. 15 minut po godzinie 19. Zapraszam teraz na kulisę spraw w studiu Polskiego Radia 24. Jerzy Jachowicz i jego gość. Kulisy spraw. Dzień dobry, wieczór, a moim gościem jest pan redaktor Maciej Marosz z Gazety Polskiej Codzienna. Panie redaktorze, jak wszyscy wiemy, pan prezydent przygotowuje projekty ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa, o Sądzie Najwyższym. No i wiem, że z pana bogatego dorobku dziennikarskiego pan między innymi zajmował się tą działką. Zawsze najbardziej interesujące, nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, są postaci, żywe postaci sędziów i ich dorobek. I jakiego pan by na numer jeden w ostatniej dekadzie wymienił pana sędziego, którego poznała cała Polska? Sędziego na telefon, może bym tutaj zaryzykował. Taki typ sędziego Ryszarda Niemieckiego. Nie miałem okazji. A kto to jest? To jest chyba ten sędzia, jak się nazywa? Sędzia Ryszard Mielecki, prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku, który tym się sławił, że sugerując się tym, iż rozmawia z prawą ręką premiera Donalda Tuska, gotów był ustawiać warunki procesowe dotyczące sprawy szefa piramidy finansowej Amber Gold, tak aby były one do zaakceptowania dla rządzących. Żeby pasowały rządzącym, tak. A pamiętam, krótko można powiedzieć. Chyba do tej pory jeszcze od czasu do czasu opozycja stawia zarzuty i ministrowi Ziobro chyba i Kaczyńskiemu, Jarosławowi, że minister Ziobro dowoził mu dokumenty ze sprawy jakiejś tam, prawda? Chyba paliwowej, o ile pamiętam. No a tutaj pan Milewski też był gotowy, bo nawet tam chyba wymieniał jakieś uzgadniał terminy, tak żeby też pasowało panu premierowi. Ten termin już był bardzo istotny. Właśnie. Skąd to się bierze, pana zdaniem, taki kręgosłup tych niektórych sędziów? Za to wszystko jest odpowiedzialna. Jest odpowiedzialne nierozerwanie więzów z dawnym systemem. Jakże może być dzisiaj dobrze, skoro ci sędziowie, którzy brali udział w tamtym aparacie, w tamtym wymiarze sprawiedliwości, systemu nie było totalitarnego. Dzisiaj z jednej strony się tego nie ukrywa, a z drugiej strony właśnie w takich aspektach jak ciągłość wymiaru sprawiedliwości nie piętnuje się tego i nie próbuje się rozliczać właśnie prawników, tych, którzy byli wówczas wpływowymi osobami, z tego, co zrobili wtedy. Dzisiaj oni się dalej funkcjonują świetnie, mają się znakomicie. W zasadzie ich kariera jest ciągłym pasmem sukcesów i wchodzenia na coraz to wyższe stopnie w hierarchii swoich zawodów. Więc jak może być mowa dzisiaj o nowym państwie? Nie może być mowa. Prawo było przeznaczone jako ostatni bezpiecznik trwałości umów okrągłostołowych i tego, co ustalono w Magdalence. A miało być właśnie tak, żeby siły, które formacje siły, ludzie, którzy w dawnym systemie byli ważni, aby
nie tylko nie odpowiedzieli za to, a nawet za najgorsze czyny. No, przecież nie osądziliśmy Jaruzelskiego, Kiszczaka, nikogo. Nie tylko to, żeby nie zostali osądzeni, żeby ale również tych sędziów, którzy tracili wpływów, ale również tych sędziów, którzy wydawali wyroki śmierci. Tak, tak. Nie no, więc w czasach nic takiego nie było. Dzisiaj nam się wymawia, że w zasadzie no tak się nam chce mówić, ponieważ nie było rozliczeń, więc wobec tego nie było spraw, nie ma sprawy. Nie było krwi, nie było ofiar. Przepraszam bardzo. Nie zrównuje się ofiary z Katalinem, no, można tak, powiedzieć. Pan wybrał taką ofiarę sędziego Ryszarda Milewskiego, a być może tak po pierwsze, no on może się tak świetnie adaptuje do Barku. Tak, no, cały system prawny, szkolenia zawodowego gwarantuje to, że młodzi adepci szybko zyskują właśnie taki giętki kręgosłup, a właściwie mają coś innego w miejsce kręgosłupu, coś, co pozwala im się wyginać w dowolną stronę, być elastycznym i przystosowywać do nowych warunków. Także dzisiaj nie mamy oczywiście komunizmu oficjalnie, nie mamy oczywiście oficjalnie terroru, nie możemy też porównywać tych warunków z warunkami życia w PRL. Ale chodzi o to, że w wymiarze sprawiedliwości ma być zachowany status quo i to się udaje robić. Ja słyszałem, pan widział może pana sędziego Milewskiego, kiedy był przesłuchiwany na komisji apelowej. Tu akurat nie, ale byłem na rozprawie, może taki trend, na rozprawie w jego sprawie dyscyplinarnej, kiedy to bardzo interesujący wyrok w sądzie apelacyjnym, właśnie sąd dyscyplinarny w sądzie apelacyjnym wydał w 2014 roku takie orzeczenie bardzo znamienne, że sędzia Milewski oczywiście jest winny, ale karę, jaką przewidziano dla niego, już jakby o tej winie trochę mniej świadczy, o tej pewności sędziów, że jednak on jest winny, bo w zasadzie można powiedzieć, że tą karę, którą przewidziano jako pierwszą dla sędziego, później zmienioną, to w zasadzie możemy powiedzieć, że skoro opinia publiczna tak chce, to już niech on będzie tym winnym. A ta pierwsza kara, którą miał mieć sędzia Milewski, no to było 3 lata zakazu wstępowania na wyższy urząd, czy 5 lat, a 3 lata to było okres, w którym nie miał mieć podwyżek. Dopiero druga instancja przesunęła sędziego Milewskiego z prezesa Sądu Okręgowego Gdańsku na sędziego Sądu Okręgowego Gdańsku. Ale dlaczego ten Białystok został tak sponiewierany, to nie rozumiem. Dlaczego sędzia Milewski jest dobrym, jest złym sędzią w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, a jest wyśmienitym sędzią, który ma wszystkie predyspozycje, żeby orzekać w Sądzie Okręgowym, w sądzie już drugiej instancji, prawda? To nie jest sąd rejonowy. Dlaczego ma predyspozycję, żeby być... Ale wie pan co, chyba najbardziej stracił na tej drugiej karze pana sędziego Milewskiego, pan Donald Tusk, który stracił towarzysza na stadionie Legii Gdańskiej do oglądania meczów, bo przecież ja myślę, że chyba nie wiem, jak pan myśli, czy to Donald Tusk przychodził ze względu na to, że kibicem był pan sędzia Milewski, czy może odwrotnie. Nie wiadomo, jak to było. Myślę, że wszyscy dla siebie tam przychodzili właśnie, żeby się spotkać. Jeszcze ciekawą kwestią jest ta, tutaj byśmy od razu dotknęli tematu sądów dyscyplinarnych, ich w zasadzie fikcyjności do tej pory. Sędzią, który wydał ten pierwszy wyrok, ten taki łagodniejszy dla sędziego Milewskiego, a więc który w zasadzie tylko przewidywał jakiś okres karencji dla niego, to był sędzia Krzysztof Karpiński. Sędzia jest właśnie takim urzeczywistnieniem, uosobieniem tego, jak nic się nie zmieniło. Sędzia Krzysztof Karpiński, wcześniej prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie, kariera świetlana, to sędzia, który za wypadki radomskie skazywał opozycjonistów i nawet dopuścił się takiego czynu, że w pewnym momencie, gdy doprowadzono, to był sąd doraźny, więc wszystko robione ad hoc, doprowadzono na salę sądową
zakrwawionego, pokrwawionego opozycjonistę, który został tam skatowany przez zamówców, to on tylko miał taką uwagę, żeby zabrać mu go od stołu, bo mu po stół poplami. O, to bardzo... Także... To jest wstyda. Tak, no więc właśnie, być może to jego w zasadzie ten taki walor, który Ci też są potrzebni do wyrobu. Estetycznie. Tak trochę żartujemy, ale muszę panu. Ale sprawa jest o tyle poważna, bo. Tak, bo ja przypominam sobie, aczkolwiek to jest, bo tak, pan sędzia Pilewski, to jest sprawa sprzed 6 lat, jeśli chodzi o telefon, prawda? Natomiast stosunkowo niedawno, bo chyba nieco rok temu, może trochę więcej, pojawił się w naszym okręgu pan Cezary Skwara. Wspominam jego nazwisko, bo zdaje się, on też zahaczył o sąd dyscyplinarny. Tak. Pan jego sprawę? Tak, zahaczył jedną nogą, można by powiedzieć, w zasadzie, bo już od niedawno dowiedzieliśmy się, że sprawy nie ma, została umorzona. Sędziowie sądu dyscyplinarnego nie widzą żadnego powodu, aby męczyć dalej sędziego. Uważają, że to jest nękanie ich kolegi. A kwestia związana z sędzią wyglądała tak, że sędzia na profilu internetowym umieścił taki wpis, w którym porównał Jarosława Kaczyńskiego do Adolfa Hitlera. Przy czym nie podpisał swojego wpisu. Przypomnijmy tym słuchaczom, którzy nie znają może dokładnie tego nazwiska, że to był chyba jeden z dwójki największych zbrodniarzy ludobójców XX wieku. Tak, i tu płynnie dokonuje się takiego porównania i stosuje się taką redukcję ad Hitlerum w tej debacie, można powiedzieć. Przy czym to nie został aż tak sprowokowany, żeby coś takiego napisał. To można powiedzieć, że z siebie nie była tak temperatura rozmów, nie była tak wielka. Może być tak temperatura dyskusji, musimy też sądzić, aby użyć takich sformułowań. Chcę powiedzieć, że właśnie ten sąd, który umorzył sąd apelacyjny, nie kryje sprawy, aby jakiekolwiek konsekwencje, no powiedzmy nawet nagana czy coś takiego, przecież takie są również formy ukarania sędziego za to, co zrobił. Tu jakby nie dostrzega żadnego w tym dostatków jego zachowań, żadnej nieprawidłowości. Twierdzi, że sędzia został źle zrozumiany, bo on kierował to na Twitterze na wąskiego grona i wśród jego obserwujących są prawnicy, którzy doskonale zrozumieli, a tylko tłuszcza nie zrozumiała jego intencji. Więc tutaj jest jakby od razu w tym wyroku oskarżenie tych, którzy posądzili o złe intencje sędziego Skwary. No i że chyba jeszcze tam było, że nie można go surowo karać, bo on już cierpiał przez sam fakt tego. Oczywiście, że samo to postępowanie się toczyło i rzucało na niego cień. Jak widać, jest słusznie. Bardzo, bardzo dziękuję. Moim gościem był pan Maciej Marusz, redaktor Gazeta Polska Codziennie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Reklama. A co tam robisz, Karol? Otwieram słoik z pieszanymi ogórkami. O, ale jakieś takie inne. A, pododałem. Iście tempo. Daj mi to, może ja spróbuję. O, i otwarte. Gotuj tradycyjnie lub nowocześnie. Teraz w Lidlu polskie ogórki brutowe złoto 69 za kilogram. A polska kapusta biała aż 50% taniej. 99 groszy za kilogram. Lidl, co tydzień coś nowego. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menedżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów public relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cmm.pl. Telefon 22 645 20 45. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do udziału w akcji. Zaproponuj z nami polski paszport na stulecie niepodległej, które
przez postacie, wydarzeń, miejsc lub symboli związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 roku powinni znaleźć się w paszporcie. Pójdźcie na stronę internetowej. Zaprojektuj paszport.pl. Kampania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zaprojektuj paszport.pl. Ogłoszenie społeczne. Polskie Radio 24, minęła 13.30. Ewa Wasążnik, zapraszam. Ewakuacja i utrudnienia w okolicach Dworca Centralnego w Warszawie. Po tym jak na górnej kondygnacji pod schodami znaleziono podejrzany pakunek, policja zamknęła sąsiadujące z dworcem Aleje Jerozolimskie od ulicy Hołbińskiego do Ronda Dworskiego w obu kierunkach. Pasażerowie i pracownicy dworca zostali ewakuowani, informuje Ewa Szymańska-Sienkiewicz ze stołecznej policji. Odnaleźliśmy pakunek na górnej klinice kondygnacji. Dworca centralnego, ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców i osób tam przebywających, ewakuowaliśmy osoby, które tam były. Na miejscu są pirotechniki policyjni, sprawdzamy ładunek. Nieczynne są dwa perony, hala główna dworca i część galerii. Po tym jak policja zablokowała Aleje Jerozolimskie, niemal natychmiast tworzyły się gigantyczne korki. Kompletnie zakorkowane są odcinki od ronda 40-latka od strony Ochoty i do ronda Dworskiego od strony Pragi. Kierowcy utknęli też na ulicy Hałubińskiego, w Alei Jana Pawła II, na ulicy Świętokrzyskiej. Katalońska policja potwierdza, zastrzelony dziś przez służby mężczyzna to poszukiwany terrorysta 22-letni Marokańczyk Younes Abu Yaqub. W chwili śmierci zamachowiec miał na sobie pas wypełniony substancją wybuchową. W czwartek po południu Younes Abu Yaqub kierował furgonetką, która wjechała w jeden centrum Barcelony. Pojazd śmiertelnie potrącił 13 osób, a ponad 100 ranił. Podczas zamieszania terrorysta wsiadł z samochodem i przejeżdżał miasto. Kierowca uniwersytecki zaszturatował 34-letniego mężczyznę, którego samochodem uciekł z Barcelony. Od tamtej pory trwał za nim pościg. Dwójka samochodca pomógł mieszkaniec Suwirac, który rozpoznał terrorystę i zawiadomił policję. Zanim został zabity, krzyknął: Allah jest wielki. Mieszkańcy gminy Sośno w powiecie sępoleńskim w województwie kujawsko-pomorskim proszą o pomoc. To jedna z gmin najbardziej poszkodowana w wyniku zeszłotygodniowej nawałnicy na Kujawach i Pomorzu. Mieszkańcy ponieśli ogromne straty. Domy wielu z nich zostały uszkodzone. Niektóre nie nadają się już do zamieszkania. Najbardziej potrzebne są materiały budowlane i ręce do pracy. Anna Czajka, sołtys-Tolina, niedawno skończyła remont domu. Prace trwały 9 lat. Po zeszłotygodniowej nawałnicy czekają kolejny remont. To był jeden wielki szum i tego ja nawet nie słyszałam, że my nie mamy dachu nad głową, nie? Z domu mi zalało, zerwało dach, jeden, drugi i już syna, u Jacka też. Dodaje 70-letnia pani Bernadeta z Sośna. Do tej pory w jej domu nie ma prądu. Jej rodzina funkcjonuje dzięki agregatowi. Przez pierwsze 48 godzin to agregat jeździ po wszystkim koło, no bo nie miał tutaj agregatu, my mieliśmy, więc trzeba było pożyczać sobie pomagać jak najwięcej. Teraz najbardziej potrzebne są materiały budowlane. Byłoby super, apeluję, bardzo proszę o pomoc. Leszek Stroiński, Sośno. Idzie zima, więc też nie ma na co czekać. W Sośno zniszczonych jest ponad 400 domów i ponad 700 budynków gospodarczych. Mieszkańcy zaczęli się organizować i wzajemnie sobie pomagać, ale bez pomocy innych będzie trudno. Jesteśmy z Uniwersytetu Polskiego. Tak, skrzyknęliśmy studentów, pracowników i przyjechaliśmy tutaj, żeby wspomóc Państwa w tym nieszczęściu. Potrzebujemy wszystko i bierzemy wszystko, co jest potrzebne w tym momencie, a na stronie www.dlasośna.pl można znaleźć wszystkie informacje, które są niezbędne do tego, aby pomóc. Sośno, Tatiana Adolfs. Mężczyzna podejrzany o spowodowanie wypadku drogowego w Białymstoku, zginęły dwie osoby, przyznał się do winy. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o areszt tymczasowy. Chodzi o wypadek, do którego doszło wczoraj nad ranem przy ulicy Antoniukowskiej. 28-letni mężczyzna śmiertelnie potrącił dwoje pieszych i uciekł z miejsca zdarzenia. Zatrzymali go taksówkarze. Mężczyzna przyznał, że kierował pojazdem, ale odmówił składania wyjaśnień. Prokurator regionowy Maciej Płoński mówi, że śledczy postawili kierowcy zarzuty. Spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym, a następnie ucieczki z miejsca zdarzenia i udzielenia pomocy. Kara grożąca podejrzanemu wynosi 12 lat pozbawienia wolności. Do wypadku na osiedlu Antoniu w Białymstoku doszło wczoraj około 4:30. Na miejscu zginęli 23-letnia kobieta i 38-letni mężczyzna. Do komisji weryfikacyjnej wpłynęły wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy z pododdziałki pod dawnym adresem imienna 70. Złożyli je beneficjenci decyzji zwrotowej, którą co uchyliła komisja weryfikacyjna. Imienna 70 to
tysięcy zwierzeń ruchomość powinna wrócić do zasobów miasta. Teraz o ponowne rozpatrzenie sprawy zwrócili się beneficjenci decyzji zwrotowej, informuje Sebastian Kaleta z komisji weryfikacyjnej. Komisja w najbliższych tygodniach będzie zapoznawała się z tym wnioskiem i w drodze decyzji się do niego odniesie. Jednakże należy pamiętać, że w drodze przeprowadzenia rozprawy i czynności przez komisję, komisja ustaliła szereg naruszeń prawa w postępowaniu reprywatyzacyjnym, które spowodowało, że komisja wydała decyzję o usunięciu z obrotu prawnego decyzji reprywatyzacyjnej, a zatem cofnięcie reprywatyzacji śmielnej się. Zgodnie z ustawą o komisji weryfikacyjnej może ona ponownie rozpatrzeć sprawę. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Świat w powiększeniu. Stanów Zjednoczonych, bo pan na pewno by chciał zapytać o sytuację taką militarną i to wielkie nagromadzenie sojuszniczych wojsk na Półwyspie Koreańskim, ale wydaje mi się, że powinniśmy to wszystko rozpatrywać w kontekście tego, co wydarzyło się w weekend w Waszyngtonie, bo Steve Bannon został bardzo szybko odwołany. Jeden z głównych doradców prezydenta Trumpa, uważany za nie tylko jastrzębia, ale też i przedstawiciela takiej ocierającej się o ksenofobiczną reakcję w Białym Domu. Także słuchaj, już przesłałam to ci na adres lhopart2000@gmail.com. I tam po prostu od jutro ma być do godziny 18, ale 20 rzeczywiście nie wchodzi w rachubę. To w związku z tym ja jutro mogę odebrać. Łaska tam zatelefonować, żeby pan Krok nie był. Ktoś przygotował na rozmowę telefoniczną z osobą, dziennikarz, który był też Bannonowi nieprzychylny. Padły bardzo ciekawe słowa o Chinach, które do tej pory ze strony administracji Trumpa nie było słychać. Z tego dnia Zero Bannona w administracji Trumpa nie było. Zacząłem się zastanawiać w weekend, czy Utrata jednego z głównych doradców przez Trumpa, głównych doradców za krytykę Chin od strony ekonomicznej, gdy poszło o prawa własności intelektualnej i o w skrócie skopiowanie. Piractwo ze strony. Ja od czwartej jutro mogę odebrać, bo ona ósmej zdaje się, że wcale nie będzie. Być może ta sprawa północno-koreańska jest naprawdę... Może coraz bardziej rozbudowywaną przykrywką, może czymś takim, co zaczyna żyć własne życie. Także proszę przeczytać odrobinę bardziej niż wcześniej, które w nie miało takiego potencjału nuklearnego. Tak, udoskonalanych silnikach.
nigdy by nie umarł. Może to naprawdę jest. Coraz bardziej zaczynam się obawiać, że to może być przykrywka do czegoś, czego kształt nie widzi. No właśnie, ale zainteresowujmy się na tym, co w tym wszystkim chodzi. Była taka informacja w agencji, że był kompromis proponowany przez Chiny i Rosję i zakładał powstrzymanie się przez Koreę Północną dalszych prób rakiet balistycznych zamiast za odwołanie manewrów, a tak się jednak nie stało. Dlaczego? Czy ten kompromis nie zadowalał Amerykanów? To jest bardzo ciekawe pytanie, bo okazuje się, że rzeczywiście była mowa o tym kompromisie, ale jednocześnie zostało wytyczone działo, prawie w tym samym czasie to działo handlowe właśnie odnośnie tego piractwa. Dlatego poruszyłem ten temat, bo wydaje mi się, że w momencie, kiedy uwaga jest przekierowywana na stronę manewrów wojskowych, być może jakiekolwiek ustępstwo, odstąpienie od dotychczasowej linii, czyli rzeczywiście która jest ze strony, w tym przypadku amerykańska, mogłaby zrobić krok wstecz, żeby oddać pole Korei Północnej i sprawdzić, czy rzeczywiście, czy będzie tak jak mówicie, jeżeli my się wycofamy, no to czy wy odpuścicie? Zostało to przykryte czymś innym, tak żeby kurs cały dotychczasowy nie został zmieniony. Proszę zauważyć, dzisiaj w nocy mieliśmy, to tak naprawdę zaczyna się robić z tego taka gra pozorów. Trochę jest scenariusz powieści sensacyjnej. Dzisiaj rano mieliśmy naszego czasu kolizję amerykańskiego niszczyciela przy Singapurze, między Singapurem a Malezją. Z statkiem handlowym pod nadę olimpijską, trzy razy większą jednostką od okrętu wojennego amerykańskiego. Nie było tak poważnie jak w przypadku uszkodzenia USS Fitzgeralda dwa miesiące temu. Ale John McCain, kolejny niszczyciel, został odholowany. Statek libijski też przebywa w porcie. I od razu pojawia się komentarz w China Daily, w fińskim dzienniku, o tym, że amerykańska marynarka i jej manewry dotychczasowe przy sztucznych wyspach na Morzu Południowym chińskim stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa regionu. I role się zaczynają odwracać. Dzisiaj się zaczynają koreańskie manewry. Amerykańskich niszczycieli tam jest dużo od długiego czasu. Ale zostały lotniskowce chociażby. Zostały oczywiście. No ale lotniskowce to takie duże, prestiżowe jednostki, które rzeczywiście się oszczędza. Wytoczenie sportu jest no, taką albo ostatecznością, albo kwestią bardziej PR-ową. Czyli sugeruje pan, że tutaj odbywa się gra chińsko-amerykańska. Manewry koreańskie są z elementów tej gry. Gra zaczyna mieć coraz więcej poziomów. No właśnie, a uszkodzenie tych dwóch okrętów amerykańskich nie było przypadkowe. Może nawet nie to są dowodzenia może nawet nie mógł ten czerwcowy incydent z USS Fitzgeraldem zdarzył się przy wybrzeżach Japonii. Tam jest niebezpieczny. W tym miejscu, do którego doszło. Teraz nie pamiętam nazwy tego miejsca geograficznie, ale tam, bo tamtym miejscem było opinia, że rzeczywiście jest niebezpieczne. Oczywiście przez okolice Cieśniny Malaka między Singapurem a Malezją przepływa jeszcze więcej jednostek niż w pobliżu poprzedniej kolizji, miejsca poprzedniej kolizji przy Japonii. Ale mimo wszystko, właśnie dlatego, że przypływa tyle jednostek, nie dzieje się, nie dowiadujemy się o takich rzeczach. Znajduje się właśnie na przedmieściach Tokio, w okolicy, nazywa się Musashi Kogenai. Miejsce kulisów, które okazały się wirusowo popularne w internecie, które uczestniczą w całym handlowym szkole, który sprzedaje papierosy i... Pamiętam jak rok temu, kiedy kończył się papierosy i cały świat czekał na szczytkie 20 linach handlu. Jakbyście się wybierali do Tokio, to tutaj macie mapkę, jak znaleźć to miejsce, bo to jest jakieś... Na pewno możemy zauważyć, że
wcześniej w maju wydawało się to bardzo proste, kiedy było wszystko na świeżo. Teraz jesteśmy kilkanaście tygodni później i okazuje się, że z Pyongyangiem, pomimo tych wypadków, wobec o cienkiej czerwonej przekroczy północ, jeżeli wyposaży swoje uciski balistyczne w ładunki nuklearne, ale dalej są, że chciałby startować na zielonych igrzyskach Pyeongchang z północą, razem, tak jak zdarzało się to kilka razy wcześniej, wspólną flagą. Coś dzieje się większego niż wydaje się to na razie nam wszystkim, wydaje mi się, bo jakby ulegając pokusie komentowania spraw na Wyspie Koreańskim i w regionie przez pryzmat tego, co było, zapominamy, albo może nie tyle, że nie zapominamy, ale dajemy swoją uwagę przekierować takie oczywiste rzeczy. Rozpoczynają się manewry, coś się dzieje złego, co północ robi po manewrach. Ta sprawa ze Stephen Bannonem w Waszyngtonie moim zdaniem jest świadectwem rosnących Radio TGFM Eurokomunistyka. Barbie Baby Langstrom Extra opowiada historię o rysi, która przychodzi na wernisarze, która chce wino, ale jej rysia mówi: dziadostwo, wszystko wypiło, rysia nie ma nic do wypicia. Rysia biedna, rysia oszukana, rysia jest sprzedana. Bo dziadostwo przyszło, nawet ta Magdalena z Bacha 15, malarka, nie karga, tylko fajność, też mówi te Breżniewy, to dziadostwo, jej powie, pija wino, no ale ona jeszcze przyjdzie w czasie, nie, ale tylko, że jest bardzo wolnomulista, wolno się rusza, tak więc Breżniew ma tłustą dupę, ale szybko chodzi, tak więc tej fajność popodbiera lampki z winem, także ta fajność nie ma co wypić, jest fajność biedna, fajność jest oszukana, fajność jest przegrana, no i ten Breżniew górą, górą, bo wszędzie w lesie i Komorowskiemu rękę podawał, wszędzie się łasi, tutaj też na budowie wszędzie się wszyscy łaszą, także jeden drugiemu rękę podaje, aby inżynierowi, aby inżynierowi, aby dyrektorowi, aby specjalistów, może nawet dyrektora nie ma, ale kierownik. No to więc rysia, proszę Państwa, jak się spóźnia, musi prosić, bo wszystko wypite, dziadostwo wszystko wypiło, no i rysia jest biedna, ta biedna rysia, biedna, zabrali, wypili, bezprawnie przyszli, nie mieli zaproszeń. A to tylko rysi się należy, także widzicie Państwo, tak jak mówimy o tej ludzkiej, że ona strasznie żebrze, była tutaj za bankowym na policji, proszę Pana, Nowolipki 2, to powiedziała do policjantki, że ona jest głodna i że ona chce kanapkę, ona chce po prostu jeść. No to więc policjantka mówi: proszę pani, ale my tutaj pracujemy. No ale Lipska nie daje za przegraną. Mówi: no ale też je, ale też jecie. No nie wiem, co ona tam wydębiła, kanapka, ale jest tak bezczelna, jest tak wielką tupeciarą, że ma tysiące argumentów na to, żeby jej dać coś do zjedzenia. Czyli że po prostu no, wyzebruje i rysia wyzebruje i
Lipska żebruje. Jest tym, że po prostu oni między sobą się różnią, że ta Lipska to jest taką wariatką, taką debilką, że kręci, kłamie, oszukuje, jest nieszczerą. A Lisia, szczerze proszę, dajcie mi tego wina, bo jej dziadostwo mi leciło, i Lisia jest spóźniona i prosić musi. Ponieważ Lisia jest spóźniona, więc zawsze Lisia prosić musi. Także już powoli miesiące zimowe idą, zbliża się do nas jesień, może będzie, proszę Państwa, złota jesień, ale nie wiem, czy Państwo wiecie, że jeszcze przed nami to jest bardzo upalne lato. Może nie całe, ale kawałek bardzo upalnego lata. Także proszę być z nami, będziemy opowiadać, co tu jest grane, o co tutaj w tym wszystkim chodzi, bo kawałek lata, sporo złotej jesieni, albo już mokre i zimno. No i tutaj sugeruje ta na placu zamkowym choinka, że będzie znowu zima, ale zapowiadali koniec świata na ten rok 2017 Jackowski. I teraz tak tłumaczy się ten Jackowski, że wojna hybrydowa, że wojna hybrydowa, że wojna hybrydowa. I tak śpiewa sobie, dawajcie je, że ja żądam prezentów, pomóc w ciebie, bo Państwa, tam jest święta Anna, tam po prostu ludzie muszą się modlić. No jednak mówią, że u tych księży pełno jest homoseksualistów. Nawet jak ta parada przejeżdżała rok temu przez Kinową, no to w tym roku to żeśmy nie miałyśmy czasu na paradę. Po prostu jak w kierunku Ochoty szła gdzieś tam z powrotem, a mówię, a tam na Ochotę, nieciekawe miejsce. Tutaj przez, proszę Państwa, jak to jechało ulicą Miodową przez most Śląsko-Dąbrowski, no to była atrakcja, to było bardzo ciekawe. No. Że zapasuje Państwa w ogóle do Anglo-Ameryki Białystok, co tu można gadać. W Anglo-Ameryce Białystok jest wspaniale, tam dużo prawosławia, dużo złota. A tutaj, proszę Państwa, te mohery sobie robią niespodzianki. Różnie nawet słyszałam, że będzie eksmisja bez lokalu socjalnego, proszę Państwa, bez jakiejś zaległości czy coś. No, bez wyroku sądu. Czy to jakieś pijaki, czy to jakieś coś, no nie wiem. A tutaj biskup Łódź z kolei broni zbrodniarzy. I też takie to podzielone, zdania są podzielone. No zobaczymy, co tam dalej będzie, gdy nadaje nasze radio. Ale że w ogóle to kochem euro koncika Barbie Baby Lansom. Równodzielstwie, czyli przesilenie dnia z nocą. Na 25 grudnia my tutaj opowiadamy historię choinki i Dnia Bożego Narodzenia. Oczywiście, że się Bóg nigdy nie narodził, ale to się tak to święto nazywa. I że 25 grudnia święto choinki, że Semiramida, ja i Żyda jako protoplastka matek boskich, a więc też i Semiramida. Semiramida postawiła nagrody swojego męża Nemroda, andubożnym łowcą na przekór Jehowie, choinkę, takie drzewko, nigdy nie więdnące, czyli wiglaste, bo te takie liściaste, żółte, czerwone, zielone, to one żółkną liście i umierają, drzewko umiera. Natomiast iglaste nie, jest zielone cały rok. U nas też nawet jest taki pomysł w naszym radiu. Tego chcemy w rokocznicę Barbie Baby Lansom. Jest choinka na cały rok wieczna, ta choinka. Ta debilka lipska to ona zgłupiała. Ona chciała być Matką Boską. Ja my tu jesteś Matką Boską wszystkich tych debilek. A Rysia jest Matką Boską wszystkich tych żebraczek. No bo Rysia musi prosić, a ta prosi też, ale przede wszystkim jest głupia. No gdzie na Nowolipki dwa pójść na policję i prosić policjantkę o kanapkę. No to jak baba do baby idzie, to baba nie da. Radio Koncika. Także proszę być z nami
i będzie okej. Radio Tok FM, Eurokoncika, Barbie Baby, Langstrom Extra. Extra punktus. Państwo dokładnie teraz widzą. Radio Tok FM, Eurokoncika, Barbie Baby, Langstrom Extra, Extra punktus plexis. Państwo zobaczą, ile punktów. Extra punktus plexis. Tak może nawet i specjalnie, żeby tę lipską debilkę rozłożyć na łopatki. Proszę słuchać, bo ze słuchania człowiek będzie zbawiony, gdy nadaje nasze radio. Teraz w ogóle to kefemy w rogącika Barbie Baby Langstrom Extra. Pudzarowa tak karowa, krasiwa tak świniaczka. No, już koniec dnia, koniec dnia. 54. minuta audycji naszej, tej właśnie, czyli teraz naszego radia. To KFM, Eurokoncika, Barbie Baby, Langstrom Extra Punktus Plexus. Pozdrawiamy serdecznie. Naprawdę ten Bynio dojeżdża na rowerze z Pragi, żeby autobus, żeby samochód, pojazd nie przepnie tak niebezpiecznie w tej Warszawie, jak się idzie trasą WZ, proszę Państwa, pod kolumną Zygmunta. Bo to, co tutaj w tej pieśni, proszę Państwa, to wszystko dzieje się pod kolumną Zygmunta. Serdecznie Państwa zapraszam do reklamy. I Buziacki przesyłamy. Ciebocharosza, Tamara, Żelani, Siwierska, Wazarowia, no i to, już to. No i jest to Kawkarska, Wada Ugolicja. Tak. Ważne też, że ta część posłów może głosować w wyborach niemieckich, ci, którzy mają niemieckie obywatelstwo. To nie są oczywiście Buziacki i proszę to po pierwsze, to nie wszyscy ekstra politycy, którzy mają niemieckie obywatelstwo, ekstra punkt z tych, którzy przyszli na zdania, którzy w ogóle głosować, to nie chodzą głosować w tej ale migranci, kolejne pokolenia migrantów nie są tak zaangażowani. Rawnadzieńskie, proszę jeszcze. Rawnadzieńskie. No bo przesilenie. Jest pamiętajmy, że w języku rosyjskim Waskresienie przez miękki znak to jest niedziela, a Waskresienie przez i to jest zmartwychwstanie. Natomiast rawnadzieńskie to jest przesilenie dnia z nocą. To jest 25 grudnia, dnia przebywa i dzień jest już dłuższy. No to, co my mówimy, jest oparte na nauce, na faktach. Ludzie tego nie wiedzą, bo wiedzieć nie chcą. Dlaczego? No bo jeżeli my będziemy to mówić, że jest to święto pogańskie, a oni nie chcą tego przyjąć i mówią, wiesz, na czarne-białe, na białe-czarne, czyli nie chcą uznać faktów, nie chcą uznać prawdy, to niech się wypchają, niech się wysrają, niech się wypierdzą, niech się wyplują, niech się wysztują. Także Buziacki, no i że, proszę mieć kaczki, proszę mieć kaczki. Radio Koncita, Radio Koncita. Możemy to zrozumieć, tak, ale masz to zrozumieć, że nie możemy tego.
infekcją, a to dzięki naturalnym olejom, które tworzą powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Teraz będę mógł nawet surfować! A kurzone, słuszny wybór. Po reklamie. Autopromocja. Teraz z Prescottem z Instytutu Pamięci Narodowej w najbliższym programie porozmawiamy o odszkodowaniach od Niemiec, ale też Rosji. Punktem wyjścia będzie operacja polska NKWD z 1937 roku. Zapraszam już dziś po godzinie 20:30. Autopromocja. To Polskie Radio 24, zbliża się 20. Czas na informację dnia. Sprawca zamachu w Barcelonie zastrzelony. Wiemy zabójcą samodzielnicę w ciężarówku, która rozjeżdżała ludzi na promenadzie La Rambla. Właściciele prywatnych lasów zniszczonych przez ostatnie nawałnice mogą liczyć na pomoc. Pomoc zgłoszony przez starostów. Starosta by wydał decyzję, która obliguje do przodnięcia pojeździ podwyskowej danego właściciela. Płynny lot Big Ben dla niego czeka go 4-letni.